Jesteśmy po drugiej stronie apteki, która została opuszczona jakiś czas temu. Jak widać, wyposażenia już nie ma. Ale to nic, warto było tu zajrzeć. Co to jest? To jest na autokomis? Aha, tutaj zejście. Czekaj, jeszcze tutaj. Chyba ktoś sobie sypiał kask. Dobra, spróbujemy się dostać tam do tego drugiego. Może będzie szło. Ale tutaj trzeba uważać. Zobaczcie, jak wyglądają schody. Nam się udało tutaj wejść, ale nie jest łatwo. Zejście będzie trudniej chyba. Nie, tak samo. Chwytasz się tutaj i tylko stopa na te na cegłę, to już jest dość krótko. No wygląda to strasznie. No nie, właśnie, że idzie zejść. O ile można nazwać to schodami w ogóle. Na klamkę. Pyk. Dobra. Tutaj nic nie ma. Obok jest jeszcze budynek mieszkalny. Spróbujemy tam zajrzeć. Co tam jest? Gdzie? Do tego budynku? No. Aż to. O kurde, no faktycznie. Masz. Pomieszczenie piwniczne do składania koksu. Czekaj, do jakiego koksu mi chodziło? Co tutaj? Kotłownia była najprawdopodobniej. Jest tu, ze szachami. W sensie, z narysowaną planszą. Szachownica. Szachownica, no. Odeszło od ściany. Odchodzi. Jeszcze zadbane wszystko. No, chyba nikt na resztę spotku. A tutaj co? Wejście mam mocno. Wejście główne. Książka. Ty, otwarte. A. Nie, kłódka jest z tamtej strony. Farmacja. To tu chyba coś zamurowane. To one chyba tutaj nie były aktywne nigdy. A. Dobra. Zobaczymy, czy zostało coś u góry. Bo dach już runął. Tutaj też ktoś pomieszkiwał. Balkon. Fajnie by było się dostać do tamtej części. Do no tej właśnie. Głowy. Trzeba się dostać do tej części. A czy nie będzie przejścia? Bo tu jest jeszcze strych. A to mówisz, w tamtej części jestem, wyposażenie? No. Pamiętam. Dobra, zobaczymy tutaj. Balkon. No ja tam przejdę bez problemu, tylko kurwa nie chciałbym, żebyście się wyspali tam. Strych. O kurde. Masz strzela, no. Podłoga. Tylko wałek, tam dalej nie idź, no. Już to wszystko się urównęło pod własnym ciężarem, a co dopiero jak ktoś stanie. Dobra. To chyba dziecięce pokoje. Ręce podbijane. O, tutaj też tak miękko. Dobra, próbujemy tam. Szafa? No, nie wiem, o ile. No. Doprowadzona to była ciepła woda. No to są to kwestie, to nie wiem.
można przejść albo tamtędy, albo balkonem. Duży balkon, kurwa. Ale balkon ma dach, więc by było łatwiej tutaj wejść, tak? I się... No bo tam też idzie wejść po rurce, ma dole, ale... No nie wiem, zaraz zobaczymy. Chyba, że wejdę i sprawdzę, czy w ogóle warto tam iść. Ja wiem, że warto, bo tam jest na 100% wyposażenie. To pamiętam do dzisiaj. Na 100% jest wyposażenie. Dobra. To mogę zapewnić, że jest na 100% wyposażenie. Idę zobaczyć ten dach. Żebyś nie wpadł tam gdzieś. Przejście do następnego budynku. Jestem w środku. Co tutaj mamy? Coś tu pozostało. Tu jakaś kuchnia chyba była. Czy łazienka? Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Wszystko pozabierane. Wszystko pozabierane. A jak wygląda piwnica? Piwnica ogromna. Ale również nie ma tutaj nic ciekawego. Idę na balkon i wracam się. Nie ma nic. Nie ma nic. Dobra. Gitar. Możemy wychodzić. Ja pamiętam, że tam gdzieś było taki... No, ale... Coś mogło być. Tylko, że zamurowali to, ale chyba za późno już. Już wszystko wyjęli stamtąd. Pamiętam, że był ostatni, który tam było łóżko, ale widziałeś ten kominek? Który? Nie widziałeś tego? Tam jest drugi pokój obok. Nie wchodziliśmy. Aha. Tam jest kominek. Czekaj, że tu nie spadnie. To tu nie byliśmy, tu normalnie wyrosło coś, ty. No, był kominek fajny. Tutaj bujna roślinność, to jest szczytło. Albo tak. No i ale fajny klimat też tutaj. Dobra. Możemy iść. Myślałem, że będzie coś więcej. Szkoda, no. Ja pamiętam, jak to... To są właśnie polskie realia. No. Jak ja tam wszedłem, pamiętam, bo to było, nie wiem, to było 2 lata temu niecałe. Albo rok, no rok temu. Jak ja tam wszedłem, to ja się to w ogóle jakby dosłownie to nie było opuszczone. No. Tak było wszystko zachowane. To widzisz, no to z moment, tak jak z tym szpitalem, nie? To wygląda jakby ktoś po prostu wyszedł na chwilę do sklepu, albo po prostu tydzień go nie było w domu. Stało. Teraz mi się przypomniało, coś gdzie coś potrafię. Co gdzie coś zostało.
ten? Nie, bo były dwa teleskopy, pamiętam. Był ten jeden tutaj, był gdzie? No. Dobra. Tym razem taki krótki urbeksik. Nie pamiętam. Niestety nie było zbyt wiele wyposażenia. Nie zawsze tak jest. On też będzie pusty na 100%. Jak to było puste? Tutaj mamy jeden z garaży, w którym jest kanał. Tak wygląda cały budynek. Woda. Jak tu pamiętam, że tu normalnie ludzie mieszkali, nie? Kiedyś. Oni to mieli wyburzać wszystko, bo tam robili jakąś autostradę, nie? No ale najwidoczniej stoi dalej. Dobra. Żegnam się z wami. Do zobaczenia na następnej eksploracji. Najprawdopodobniej w piątek. Że mam jeszcze główne wejście. No. Tutaj mamy aptekę. Niegdyś była aktywna. Teraz już nie jest. Dobra, trzymajcie się.